Dzień dobry, dzień dobry. Ja się właśnie zbieram do fizjoterapeuty sama. Tym razem już nie chodzi o jakieś konsultacje uroginekologiczne. Chodzi o kręgosłup, bo mam problemy generalnie z taką alarwą kulszową, coś takiego. Czasami bywa to mega nieprzyjemne. Każda osoba, która ma z tym do czynienia, wie, o czym mówię. Ja się okropnie garbię i na to też bym chciała zaradzić. Zobaczymy, czy się uda i co pani Ania mi powie. Ania, przyzwyczajam się do mówienia przez ty. Także jedziemy, bo jeszcze mam kawał drogi. Ja wam dam namiar do poprzedniego filmu odnośnie konsultacji uroginekologicznej, bo tam jest mnóstwo wiadomości, które mogą wam się przydać, więc w opisie filmu i tutaj go dodaję. Nigdy nie wiem, więc będziecie mieć, możecie do niego wrócić, tam wszystkie namiary, gniazdo, bo w tym miejscu to się wszystko mieści, jest w Żywcu, więc ja też kawałek dojeżdżam, ale warto. Dobra, to jadę, żebym się nie spóźniła, bo mamy, no pewnie się spóźnię. Pamiętacie ten tekst mój, że im bardziej mówię, że się nie spóźnię, tym bardziej się spóźniam, także tyle w tym temacie, odpalamy samochód i jedziemy. Udało się, zaparkowałam, dojechałam, także zmierzamy w kierunku gniazda. Zamknęłam samochód, wróć. Zamknęłam. No, ja już jestem po. Słuchajcie, nie wzięłam gimbala, temu się bardziej tutaj wszystko koleboczę, gdyż jakoś byłoby mi ciężko samej go po prostu transportować tu i ówdzie. Wcale nie słucham głośno muzyki, w ogóle. W ogóle mi się driver w samochodzie nie włącza, żeby na pełen regulator słychać uncu, 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 uncu. W ogóle, to nie ja. To nie ja. Ja tu tylko muzyki klasycznej słucham, słuchajcie. Jadę jeszcze do paczkomatu, bo przyszły mi paczki, na które czekałam mega długo. Część zamówiłam, trochę wam zdradzę, w oczekiwaniach kontra rzeczywistość i zamówiłam sobie tylko w innym rozmiarze. Niestety część miałam za dużo, muszę odesłać, dopiero pojedziemy oddać do sklepu, że nie ma mniejszych rozmiarów, a ja sobie wszystko upakowałam na L-ki. Okazało się, że jednak potrzebuję już M-ki, więc na jedno się mega cieszę, a na drugie szkoda, bo sukienki ładne. No ale cóż. Bardziej się cieszę, niż mi szkoda. Dobrze, lecę, jestem głodna, więc coś bym zjadła, może... O, będziemy piec bułki z Krzysiem dzisiaj, więc nagramy wam bułki i dodamy w przyszłym tygodniu. Albo... no jakoś wam dodamy. W najbliższym czasie obserwujcie, subskrybujcie i nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo tam będziecie wiedzieć wszystko. Ja jadę. Dojechałam pod Lidla, więc szybkie zakupy i wracam do chłopaków, bo nie chciało mi się jechać do Rossmana specjalnie, a tutaj też kupię te słoiczki, które chcę i soczek też chyba jest, bo ostatnio tutaj kupowałam. Także biorę maseczkę i lecimy. Tata miał ciężki czas i mam dla taty coś. Proszę. Chciałem ci coś pokazać. Dziękuję. Bomboniarka, bo lubisz. Dziękuję. Ja lubię różne rzeczy, ale ty smakujesz bombonierkę. No lubię. Wypakujemy sobie zakupy z Lidla. Ja lubię takie rzeczy oglądać, mam nadzieję, że wy też. Słuchajcie, pierwsze co to kupiłam, ten papier, który jest jednak fajny, czyli ten zielony. O! Tak zmieniłem na po nim zdanie. Tak. Bo na początku go nie lubiłem, a teraz uważam, że jest jednak spoko. Też tak uważam. Wzięłam dwa i jest to papier do pieczenia w arkuszach. Sprawdzałam trzy razy, czy to jest ten. Kupiłam proszek, mini proszek, bo kapsułki dalej nie dotarły, nie?
Mieli wysłać je drugi raz, mamy dzisiaj środę, kapsułek nie ma, a wysłali je w czwartek w tamtym tygodniu. No nie wiem, no po prostu fatum ciąży nad moimi kapsułkami i ja nie mogę prania robić. Mam taką hałdę prania kolorowego, więc musiałam już kupić proszek, bo zaraz po prostu utoniemy. Jak będziemy tacy utonięci w hałdzie prania, to będziecie wiedzieć, że przez to, że nie mam kapsułek. Ja Mikołaja. Pochrotki. Tak, wzięłam jabłko marchewkę, jabłko banan marchewkę, była jeszcze gruszka, ale od dużej ilości gruszek boli brzuszek, więc może nie będę ryzykować, a może to chodziło o śliwki. I jeszcze morela, więc Miki będzie miał. Co wam pokażę, to super sprawa, pewnie część zna z Lidla. To są takie, mówiłam już o tym kiedyś, ale przy okazji przypomnę, do rosołu, takie piramidki smaków wrzuca się do rosołu i tutaj już macie już zamknięte wszystkie przyprawy. One nie pływają w rosole, tylko są zamknięte, wyciągacie tylko taką piramidkę, smak zostaje, a nie ma farfocli w rosole, więc fajna rzecz. Pyszne, to nie z Lidla, ale pyszne, pyszne. Zawsze nam to przywoził tata Krzysia, to są takie kulki rumowe, oblane czekoladą, w środku jest rum, jest to takie pyszne, że mamy ich za was. Co tu jeszcze? O, bardzo dobre batoniki, muesli, pewnie nie dietetyczne, nie, ale lubię je. Dobra, tutaj mam jeszcze kurczak i mleko. Mleko się kończy, czy nie? Nie wiem. Bo wzięłam. To dobrze. Kurczak. Ja familijny pak, jakby nie było, jesteśmy w trójkę, kisze tylko dwójka je, kurczaka, ale jest familia. Na Mikołaja, zobacz, takie puzelki i to jest od ilu to jest lat? 9. Od 3. No 9. Od 3, ale już wzięłam, fajny słodki, podobało mi się, myślałam, o, będzie na zaś. To jest już, czekaj, od 1 i 1 druga, a nie, od 2, 3 to jest w ogóle lata gwarancji. No. To jest 2 plus, w sumie nie tak daleko, skoro już mamy pół roku za sobą, jeszcze w półtorej będzie jak znalazł. Boże, żeby ten czas tak szybko nie leciał. I to jest jakiś taki dings. Mam nadzieję, że cały. Misiu. Wzięłam placki, tym razem... A czemu takie? Tyle, bo są pełnoziarniste i pisze tutaj na opakowaniu, jest napisane, źródło błonnika pokarmowego. No to wzięłam, nie? Sprawdzałam, babka na mnie patrzyła jak na nie teges, bo stałam przed tymi plackami i porównywałam tamte z tymi, ale inaczej były wartości odżywcze napisane, no ale dobra, mam nadzieję, że będą dobre i że nie zepsuję pysznej tortilli, bo wzięłam kurczaka. No dobrze. I żeby nie było zbyt bardzo fit, kupiłam turbo pakę chrupek. Orzechowych, uwielbiam chrupki orzechowe. Jeszcze z takich ten, patrz. Bo jest jakiś tydzień włoski w Lidlu i to są papryczki chili zmielone w oliwie z oliwek. Najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. A my lubimy chili, więc wydaje mi się, że fajne to będzie na przykład do sosu czy do czegoś, albo do mięsa. No spróbujemy. Jestem ciekaw, jak to będzie smakować, to może być bardzo ostre. Papryczki chili zmielone w 42% oliwie z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Składniki 54% papryczki chili i 42% oliwa z oliwek, a pozostałe 4% to jest na przykład inne rzeczy. Tak, to wszystko. Ale to już widzieliście. Bombonierkę dla Krzysia, bo Krzyś miał ciężki dzień, jeżeli chodzi o z Mikołajem. Bo Mikołaj chyba ma syndrom kocham mamę. No, tak mi się wydaje, że teraz taki ma, więc bardzo tęskni za mamą. Jak mama tylko wyjdzie, to jest płacz, grubo. Lament i inne takie. I jeszcze... Co to? Co tym razem? O, to są spodnie akurat. Myślałeś, że to koszula dla ciebie? Ale czemu takie krótkie? Znaczy, takie chyba są. Nie, patrz, jakie mają fajną dupkę. To są takie duże spodnie, ale nawet nie wiedziałam, że je zamówiłam. Ale to czemu nie masz? Ale myślałam, że to jest ta kurtka, bo zamówiłam sobie kurtkę. To są co Krzyś, Emkę. Okej. Ale... Moja kurtka jeszcze nie dotarła, ale dotarła kurtka dla Michiego, bo stwierdziłam, że może być za mała w tym roku. Aha, więc wzięłaś ją większą? Tak. O, ta jest mięciutka. Już więcej materiału, to mięciutka. Więc ma 68,74, mamusia będzie przebierała. To jest ta sama kurtka, która była, 74. Fajne są te kurteczki, ma taka słodka. Kucie. Trzeba wybrać.
O, ale jaka jest mięciutka, tycni. No, fajny materiał. A ona jest z drugiej ręki zamawiałam. Nie, wiecie, nie nowa z H&M-u. Nowa z H&M-u kosztuje około chyba 8 dyszek. Ja kupiłam za 25, więc... Pierwszą sobie zostawię, bo ona jest taka maleńka. Każdy jak widział taką kurtkę, nawet jak nie ubierała w nią Mikołaja, tylko brałam taką małą kurteczkę. O, jaka kurteczka! No. Boże, błagam, aby pasował... 39! Aż się sprawa. 39 zł, słuchajcie. Jestem mistrzem biznesu. Pewnie nie wejdę. Ale to nie zmienia faktu, że jestem mistrzem biznesu. Co byś miała nie wejść? Bo to w talii. Ale są szerokie dość. Wiesz, bo cały czas jestem na etapie poszukiwania idealnych spodni, takich mom jeans, czyli takich szerokich tu, bo słyszałam, że to fajnie wyszczupla. Jeszcze nie trafiłam na takie, które by mnie wyszczupliły, skumane. Ale może tym razem, kurde, jak ja wejdę w talię, w taką talię, to jest talia wielkości mojej pały. Mikołaj nam się obudził, tak więc wracamy za chwilę. Mikołaj pomaga pakować mamie paczki, bo pojedziemy pa do sklepu, więc mamusia musi tutaj wszystko spakować. Tak, chłopaku. Tu pakujemy chaos. Tu mamy to, co mam za duże z rezerw. No i właśnie ta sukienka jest przepiękna, ale już nie ma jej w rozmiarze M, a L-ka jest na mnie zdecydowanie za duża. Tutaj mam czarną i to jest chyba M-ka. O, i ta zostaje. A tutaj mam L-kę, też czarną. I tą oddajemy. I hop. Tak. Jeszcze nie wiem, co zrobić z tą, bo ta jest piękna, ale też ją oddamy. I ona 89. Potem była na jeszcze większej promocji, ale ja się pospieszyłam. Nie, mama się pospieszyła, chłopaku. Tak. Tu mamy Pucia. Patrz, Pucio chce iść spać. Nawet Pucio więcej w tej książce śpi niż Mikołaj. Dobrze, otworzymy. Uuu, leci samolocik z Puciem, tak? O, dziękuję. Ty. No i tutaj rzeczy, które zostają. Mega, te zakupy to uważam za udane. No jest bluza z Bambi, w ogóle niedużo. Teraz musimy się wszystkim zająć, ale i tak, wiecie, no i muszę jeszcze do niej schudnąć, ale hitem jest ta cekinowa sukienka, no po prostu sztos. To na lato, to jakaś taka bluzeczka. Zwykła. No i tu mamy kurtkę dla Krzysia, ta XL-ka będzie zwracana, bo L-ka z nim zostaje. Natomiast się jeszcze zastanawiam, bo gdyby mój mąż się rozrósł w barach, to nie wiem. Chociaż one mają dość dużą rozmiarówkę, bo Krzyś zazwyczaj kurtki nosi XL-kę, a tutaj ta L-ka zdecydowanie lepiej wygląda. Także ją sobie złożymy i idzie tu. 100 lat! Ojej! Na zdrowie. Ale się skichało. Tak? Mikołaj, to kiedy jedziemy oddać te rzeczy, co? Kiedy? Tam masz stupy na pudełku i zadowolony jestem, tak? Bam! Ale robisz bam bam w pudło. Oglądamy następną stronę. Tu, zobacz, jakie ma Pucio balony. Ale ma balony. Tu robi tuk, tuk, tuk. Biega Pucio. Ciebie i tak bardziej interesują teraz obracające się strony, niż to, co na nich napisane, co? Tak? O ja! O ja! Ale ty lecisz, ty mój mały spadochroniarzu. O, frunie Mikołaj! Ojejku! Ups, poleciała ci za daleko książeczka. Już mama pomaga. No i zamknąłeś książeczkę, tak? O ja. Słuchajcie, tak właśnie myślałam.
i się nie pomyliłam. Doszedł mi całkowicie inny kożuszek niż na zdjęciach. Ja zamawiałam taki kożuszek i to miała być identyczna wersja tego, który mam w kolorze beżowym, tylko czarnym. I właśnie coś mi nie pasowało z tymi sprzączkami, bo to nie ten zamawiałam. Pani sobie dziabnęła gdzieś zdjęcia z internetu. I tak, mój kożuszek, który był zamawiany, miał wyglądać tak. Ten, pomimo tego, że jest bardzo podobny, to tutaj ma... No to jest ładny, bo ładny, ale to jest co innego niż zamawiałam. I właśnie piszę do tej pani. Zobaczymy, co mi odpowie, bo jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie. Bo wiem, że te kożuszki chodziły o wiele taniej niż ta pani go wystawiła. I myślałam, że po prostu złowiłam ten, który... na którym mi zależało. Tak jak mówię, on jest ładny, bo nie mogę powiedzieć, że jest brzydki, więc spoko. Natomiast to nie jest ten, który zamawiałam. Więc niefajne jest to, że wykorzystujemy zdjęcia dodatkowo inne niż sprzedawana rzecz. Zobaczymy. Dam wam znać, co mi odpisze, bo właśnie wysłałam wiadomość. Dzień dobry, to nie jest ten sam kożuszek, który jest na zdjęciach. Bardzo proszę o informację. Co z tym zrobimy? Ale jestem ładny. Wszystko fajnie. Tylko kurna chata, nie? Nie jestem w stanie wyciągnąć tego paska, bo on jest tutaj z tyłu przyszyty, więc mój plan odnośnie pozbycia się tej sprzączki umarł. Także mamy kolejnego fejla z zakupami z drugiej ręki. Jestem bardzo ciekawa, jaką odpowiedź uzyskam. Słyszałeś, kotuś? Co? To jest inny kożuszek niż zamawiałam. Co innego ci wysłała? Tak, co innego mi wysłała. Właśnie się zdziwiłam, że te sprzączki są i tak dalej. Ale myślałam, że po prostu ja się pomyliłam. Ale zamówiłam identyczny jak ten mój beżowy. No ten jest ładny, bo jest ładny. Ale to jest co innego. A na zdjęciach? No na zdjęciach jest wystawiony ten, który mam ja, tylko w kolorze czarnym. To trzeba to zwrócić? No. Bo ona wystawiła go w ogóle o wiele drożej niż ja miałam u innej babki. No to taki to sam. No zobaczymy, co z tym fantem. Jestem ciekawa strasznie. Idziemy robić mleczko, bo tutaj ktoś ma ultracykawkę. Ultracykawkę. Słuchajcie, w dalszym ciągu testujemy ten czajnik, ale nie jest wart tych pieniędzy. No, gdzie ta temperatura? Głodomorra. Panie Głodomorro, trzeba zaczekać. Mama nie przyspieszy, woda się dopiero zagrzewa. Jakoś ultra wolno teraz. Dinozaurze, 3, 4, 5. Nie można mu ustawić harmonogramu, to jest mega minus tego czajnika. Ale to chyba, jak go już mamy, to go zrecenzjonujemy, bo żeby ktoś się nie naciął tak jak my, że myślał, że wiecie, ma więcej funkcji niż faktycznie ma. Tego nie można ustawić w ogóle, mamy to gniazdko i chcieliśmy go trochę przechytrzyć, ale to też tak nie działa do końca. Zdalnie nie możemy go włączyć, więc też lipa. Ale najpierw nakarmię syna, a potem do was wrócę.